proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego druku, też łatwo nie będzie, czyli zmiana uchwały Rady Miasta z 27 marca 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. To jest projekt prezydenta, druk numer 1562. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta, pani dyrektor Kwaśniak, rozumiem, tak? Bardzo proszę Państwa, potem będzie kilka przerwy i głosowanie poprawek. Teraz przerwy nie ma. Teraz jest WPF, szanowni Państwo. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przepraszam, przepraszam, sekundkę, pani dyrektor, bo widzę, że koledzy muszą się... Przepraszam, przepraszam. Kolegę Wojtowicza bardzo proszę o zmianę profilu. Dziękuję. Teraz kolegę Ścigalskiego proszę o zmianę profilu. Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor. A pana Sławomira Ptaszkiewicza proszę o zamienienie mnie. Do druku... Przepraszam, przepraszam bardzo. Oczywiście Sławomira Pietrzyka. Bardzo proszę. Przepraszam. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, do druku 1562 wpłynęły dwie autopoprawki. Pierwsza autopoprawka przygotowana przez pana prezydenta. Jest to autopoprawka, która dotyczy tylko jednego przedsięwzięcia wieloletniego. Nazywa się ono utrzymanie i remontu dróg. To jest przedsięwzięcie wieloletnie i planowane było... Bardzo proszę Państwa o zachowanie ciszy i umożliwienie wypowiedzi pani dyrektor. Bardzo proszę. Panie przewodniczący Pilch, bardzo proszę. W przypadku tego przedsięwzięcia planowane było podpisanie umowy po rozstrzygniętym przetargu w grudniu tego roku. Niestety ze względów proceduralnych przetarg przesunął się w ten sposób, że podpisanie umowy będzie na początku stycznia przyszłego roku. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie limitu zobowiązań. Autopoprawka numer 2 została sporządzona na podstawie analizy poprawek zgłoszonych przez dwa kluby i radnych Rady Miasta Krakowa. Oczywiście poprawka ta dotyczy głównie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź też zmiany w harmonogramie i finansowania. Jeżeli chodzi o źródło pokrycia tych realizacji, tych zadań, które zostały przyjęte w autopoprawce pana prezydenta, to wynika ono z nieznacznego wzrostu dochodów, głównie dochodów bieżących oraz ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia długu publicznego w każdym roku. Z tym, że tu chciałam podkreślić, że mimo iż w stosunku do pierwotnego projektu zwiększamy planowany dług w każdym roku w tych pierwszych latach prognozy, to i tak generalnie zadłużenie miasta zmniejsza się. Bardzo proszę o ciszę. Pana radnego Pilcha za chwilę zaproszę do Świnki. Ja w tej chwili wymienię te zadania inwestycyjne, które zostały wprowadzone tą autopoprawką lub które zostały, przy których została zmieniona harmonogram finansowania, także uległy one przyspieszeniu. Dotyczy to, wprowadzone zostało zadanie jako jednoroczne, zgłoszone tu jako wieloletnie, ale zostało wprowadzone jako jednoroczne. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel. Następne to budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 na Osiedlu Handlowych. Kolejne to przygotowanie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy Zby i Zalesie. Kolejne z zakresu mieszkalnictwa to przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mały Płaszów. Przygotowanie kolejne też z zakresu mieszkalnictwa dotyczy przygotowania i realizacji budynku mieszkalnego przy wielorodzinnego przy ulicy Wańkowicza. Budowa przedszkola przy ulicy Kościuszkowców kolejne i rozpoczęcie realizacji zadania przy ulicy 8 Pułku Ułanów. To też jest tylko i wyłącznie jako jednoroczne. Ponadto budowa sali gimnastycznej w szkole na ulicy Grochowskiej,
przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i Piotra Borowego, etap 5 i 6. Tu został poszerzony zakres i zmienione finansowanie. Przebudowa ulicy Lubockiej, budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta, o którym mówiła tutaj pani radna. Tu ona zostało zaprojektowane jako dwuletnie z kwotą 10 tysięcy w 2014 roku, czyli w budżecie, i 100 tysięcy w roku 2015. Budowa ulicy Korpala do ulicy Mieczykowej, zagospodarowanie Parku Duchackiego, przebudowa ulicy Przewóz, budowa ulicy Ochlewskiego, przebudowa ulicy Prystora, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 29, rozbudowa ulicy Gdańskiej. Zmienione zostało finansowanie, to znaczy dla zadania ST65, budowa linii tramwajowej KST, etap 4, ulica Meissnera Mistrzowice, w ten sposób, że w 2014 roku zostały wprowadzone środki, mimo że realizacja odbywa się w kolejnych latach. Sama realizacja nie uległa zmianie, ale do tego, aby przygotować można było realizację w kolejnych latach, konieczne było przeznaczenie dodatkowych środków. Budowa małego lodowiska przy ulicy Siedleckiego i budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole nr 61 przy ulicy Popławskiego i budowa sali gimnastycznej MDK przy ulicy Rejmonta. Kolejne poprawki dotyczą, jest bardzo jedno duże zadanie wprowadzone poprawką, dotyczy budowy wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa. To jest zadanie, które zostało wprowadzone do prognozy bez konieczności finansowania ze środków własnych. Jest to zadanie przewidywane do sfinansowania w ramach koncesji i ono realizowane będzie aż do 2024 roku. Również poprawkami został wprowadzony projekt Szkoła Nauczycielką Życia. Jest to projekt współfinansowany z norweskiego mechanizmu finansowego. Również zwiększone zostały środki dla DPS-u Krakowska 25 jako wkład własny do projektu unijnego i został również wprowadzony taki niewielki program, ale jakże istotny program operacyjnego Kapitał Ludzki, efektywny system kształcenia do szkolenia i nauczycieli. I co może jest nie takie istotne, ale wydaje się, że tak, mianowicie w przypadku zadania 11.1.2 nastąpiła zmiana nazwy zadania na wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych. Poprzednio zadanie dotyczyło generalnie wypłaty odszkodowań. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Proszę państwa, otwieram zatem dyskusję. Kto z państwa, tutaj oczywiście mamy pozytywne opinie poszczególnych komisji. Nie będę czytał, ale oczywiście większość komisji wydała pozytywną opinię, niektóre nie wydały opinii. Proszę państwa, poprawki informuję klubu Przyjazny Kraków i klubu Platformy zostały wycofane. To też informacja dla ewentualnych potencjalnych dyskutantów. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Edward Poremski. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydent, wysoka rado, ja sobie pozwolę wycofać swoją poprawkę do WPF-u numer 1, ponieważ tak jak pani tutaj podkreśliła, pan dyrektor, ujęta została i za to bardzo serdecznie dziękuję w planie wieloletnim finansowym na 2015 rok budowa hali i przepraszam, budowa basenu w osiedlu handlowym. Dziękuję bardzo. Proszę na piśmie, oczywiście dziękuję. Czyli pan radny Poremski wycofuje swoją poprawkę? Bardzo proszę. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? O, będzie to wyjątkowo szybko procedowane, z tego wnioskuję. A jeszcze pan radny Pietrus, bardzo proszę. Ja bym bardzo prosił w takim razie, żebyście państwo wrócili na salę obrad, bo za chwilę... Zacznijmy od pytania, bo tutaj wiele osób zjeżdżają do głosu. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni radni, ja chciałem też podziękować, że cztery przynajmniej moje poprawki do WPF-u zostały uwzględnione. W związku z tym te cztery poprawki wycofuję z dalszego procedowania, a ewentualnie proszę o głos pozostałych. Dziękuję. Dziękuję.
kolejne wycofanie. Bardzo proszę. Mam prośbę o pierwsze czytanie, bo ja będę prowadził ten punkt w związku z tym. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę Państwa, jeśli nie, to chciałbym zawiesić procedowanie tego punktu i głosowanie nad poprawkami, dlatego że część osób jest przemęczona po pierwszej turze głosowań nad budżetem i proszono mnie, aby dać szansę im złapać oddech. Dlatego przechodzę do pierwszych czytań, a wrócimy za chwilę po procedowaniu pierwszych czytań do dalszego procedowania tego punktu.